Witam, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o czapkach. Słuchajcie, żeby pokazać Wam, jak wygląda ta czapeczka, za chwilę to zrobię. Skomponowałam taki łuk, który bardzo lubię, wykorzystuję. W dzisiejszym sezonie to jest po prostu czad. I do tego mam spodnie Aladynki. I właśnie dzisiaj chciałam pokazać tą oto czapeczkę. Czapeczkę tą uszyłam, wykorzystałam pomysł i projekt Janisa Chamalidi, który profesjonalnie zajmuje się projektowaniem odzieży, ubrań i dominuje w jego projektach styl boho, który oczywiście nie mogłam zostawić bez swojej uwagi. Więc za chwilę Wam pokażę, jak wygląda ta czapka. Tylko w tym looku wykorzystałam między innymi spodnie Aladynki, zrobione z wewny naturalnej. Uszyłam je nie tak dawno. Pasują mi na sezon jesienno-zimowy. Lubię wysokie do tego kozaczki. Kurtka, tak jak lubię, też skórzana. Bardzo zresztą stara, ale jest wciąż aktualna, bo ten fason asymetryczny, który do dzisiaj jest cały czas modny, aktualny. Nie wyrzuciłam tej kurki, mam ją ponad 20 lat i cieszę się, że dzisiaj z takim samym sukcesem mogę wykorzystywać ją w swoich łukach, tak jak 20 lat temu. No i za chwilę wrócimy do nakrycia głowy, które też szyję. Pokażę, jak to wygląda, ale naprawdę jest czapka czadowa. Z boku jeszcze może jeszcze raz pokażę, jak wygląda. I opowiem Wam o sposobie wykonywania tej czapeczki. Naprawdę wygląda niesamowicie. Wiele ludzi pytają mnie, co to jest, jak to jest zrobione i ona jest transformerem, ją można zmieniać jak tylko się chce. Za chwilę też o tym powiem. Wygląd tej czapki też można zmienić, to jest taki transformer. I za chwilę wrócimy do sposobu i technicznych zasobów, które musimy wykorzystać dla tworzenia takiej czapki. No cóż, tak jak już mówiłam, projekt Janisa Chamalidi, opowiem, jak wykonałam tą czapkę. Jest dosyć duża, dosyć śmieszna
I cała sztuka polega na tym, że te rogi, które właśnie mamy dosyć długie, przeszyte podwójnie, z taką jak gdyby kiszonką, w którą wstawiam dookoła specjalny elastyczny kabel, drucik, który można transformować. Nie może być zbyt sztywny, ponieważ my zawiązujemy, niekiedy zmieniamy kształt tej czapki, ale generalnie wygląda to w ten sposób, widzicie. Widzicie. No i z tyłu jest wstawiona gumeczka. Z przodu jest usztywniona na dosyć szerokim pasie, podwójny, a to nawet może potrójny tutaj zrobiłam, żeby trzymał mi formę. No i wewnątrz jest z tego samego materiału podkład, który jak robię wykrój, robi się wszystko w całości. Zaraz za chwilę Wam narysuję, pokażę. Jest naprawdę łatwo do wykonania, natomiast jest niesamowita, oryginalna i bardzo lubię tą czapkę. Można nosić do kurtki, do płaszczu, do skórzanych rzeczy, więc robi to w ten sposób. Zawijam kilkakrotnie i te, jak chcecie zresztą, bo tutaj nie ma przepisów jakichś i nie chcę sugerować, jak macie robić, ale jeżeli uszyjecie taką czapkę, to musicie wziąć pod uwagę, że możecie transformować ją i jej wygląd w dowolnym wyglądzie. No na przykład teraz tak, jeden do góry zostawimy, pokażę, jak to wygląda. No na przykład tak, ale jest zbyt duży, może trochę zmniejszymy tą górę. O, już. I zupełnie inaczej wygląda, tak? Tylko w zależności co lubicie, jak Wam pasuje, mogę, ja wolę, kiedy te dwa ucha jednak w dół złożone w ten sposób. Musiałabym jeszcze raz to zawiązać i pokazać, wygiąć tak jak chcesz. No niech będzie tak, bez znaczenia, bo za każdym razem możemy zmienić, a możemy i nie. Jeżeli na przykład nie chce, żeby ona się zmieniała i transformowała się, to możecie gdzieś tam przyszyć, żeby się nie ruszała. Ale generalnie na tym polega, że możemy ją wykorzystywać w inne sposoby, w innym wyglądzie i to mi się bardzo podoba. Miałam problem z uszyciem tej czapki, ponieważ nie mogłam znaleźć właśnie materiał, który sugerował o tym, że ona powinna być dosyć sztywna, trzymać kształt i najlepiej, żeby miała trochę połysk. Ale że nie miałam takiego materiału, no to co nas ratuje w takich sytuacjach? Poza tym my z Wami mieszczynie od przeróbek i wyszukiwania różnych rzeczy dla twórczości, no to w tym wypadku poszłam do zwykłego second handu, charity shop, do lumpeksu, jak chcecie nazywacie. I znalazłam tam sukienkę wizytową, jakąś, nie wiem, balową suknię, piękną, nawet z jakimiś haftami, ale materiał był na tyle sztywny i pobłyskujący, że ja nie zastanawiając kupiłam tą suknię, z powodzeniem ją pocięłam na kawałki, bo materiału dosyć dużo potrzebuję na tą czapkę i w sumie cała sukienka mi poszła na zrobienie tej właśnie czapeczki. Zaraz narysuję na karteczce i pokażę, ponieważ ja już wspominałam, że nie jestem krawcową, szwaczką, ani żadnym projektantem. Robię na wyczucie, wykorzystuję swoje umiejętności, które nabyłam w trakcie swojego życia. Z tym się dzielę zresztą i pokazuję Wam. No i najprostszym sposobem, którym możemy sobie coś stworzyć, to jest wziąć i narzucić na karteczce, co my chcemy osiągnąć. Więc za chwilę Wam to pokażę. No, projekt on ze mnie żaden, ale pokażę i wytłumaczę, o co chodzi. Tak wygląda ta czapka.
gdzie to jest linia, która pokazuje właśnie ten moment zagięcia czapeczki. Ta część wewnętrzna, którą właśnie szyjemy później, tutaj, w tych miejscach, i ona pójdzie wewnątrz, to będzie tak, jak gdyby trzymać całą tą czapkę u nas na głowie, kiedy już szyjemy. Ona pójdzie tutaj, później szyta, w tym miejscu. To jest szerokość tej taśmy, którą właśnie włożyłam tutaj. Dosyć wysoka, nie wiem, u mnie jest chyba z 12 centymetrów, więc jeżeli nie znajdziecie takiej sztywnej taśmy, możecie wykorzystać jedną na drugą. Ja właściwie tak zrobiłam, bo takich sztywnych tasiemek nie ma, powiedzieli mi, więc dlatego wykorzystałam właśnie taśmę złożone jedną na drugą, zszyłam ich oczywiście zygzagiem i włożyłam tutaj wewnątrz, ta część. I później jest rozszerzenie tej czapki, jest, no tak powiedzmy, cała długość tej czapeczki to u mnie jest 57 cm, a szerokość jest 52 cm. W ten sposób, z tym tylko, że kiedy wykroimy dwie części tej czapki i zszyjemy w tych miejscach, pamiętacie, że te obie dwie części musimy zszyć dwa razy, zostawiając tak jakby w środku taki tunel do wstawienia właśnie druciku, który też Wam pokażę. Tutaj gdzieś chyba miałam. Tu pokażę. On nie jest zbyt sztywny, ale i nie jest miękki zupełnie. Czyli on daje możliwość nam modelować naszą czapkę, zginać tak jak potrzeba i utrzymywać tą kształty. Czyli ja kupiłam ten kabelek w sklepie elektrycznym. Wybrałam sobie właśnie po sztywności to, co mi pasowało. No i nie wiem, szerokość to jest chyba 3 albo 4 cm, w zależności co tam można znaleźć. I później w ten tunel wstawiamy ten drucik. Oczywiście trzeba go umocować w tych miejscach. Lepiej podwójnie zwinąć i przyszyć ręcznie, żeby on się nie przestawiał. I później podkładamy wewnątrz tą część, która jest podszewką tej czapeczki. Zszywamy dół i czapka jest gotowa. Górną część możemy modykować dowolną ilość razy, tak jak już wspomniałam, nie będę narzucać, zawsze jest prawo wyboru. Możecie robić jak chcecie, jak Wam pasuje. Pokażę się jeszcze raz, tak wygląda ta czapka. Teraz tylko włączcie swoją wyobraźnię, żeby zobaczyć, ile potencjału jest w takiej czapce, którą możemy zmienić nawet w ciągu dnia kilkakrotnie. Jest bardzo prosta. Pomysł, który już projektant daje nam, raz patrzyłam, raz oglądałam kilkakrotnie i zrobiłam po analogu tą czapeczkę. Proponuję też zrobić tak samo, ponieważ dziewczyny, powtarzam się wiele razy to samo. To, co zrobimy sami, daje nam satysfakcję, daje nam pewność samych siebie, że potrafimy coś zrobić, aczkolwiek też wielkie oszczędności. Ponieważ koszt takiej czapki znanych projektantów jest ogromny, dlatego nawet nie chcę Wam mówić, ile kosztuje taka czapka z napisem gdzieś tam na lejbie imienia projektanta. Natomiast bądźcie kreatywni, bądźcie też twórcami, możecie zmodyfikować, jeżeli chcecie. Daję Wam tylko pomysł, wykorzystajcie go i zostawcie w swoich kieszeniach ogrom pieniędzy, które byście mogli wywalić za zrobienie takiej czapki.
No i przy okazji też powiem jeszcze tutaj, że ten naszyjnik też zrobiłam sama oczywiście z gliny polimerowej. Jest na zwykłym sznurku, jest nadzwyczajnie prosty, ale uwierzcie mi, że chociażby do tej kreacji jest po prostu super. Mi się to podoba, więc wykorzystuję, staram się do każdego swojego wymysłu i stroju dołożyć biżuterię, które też robię sama. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, tworzę biżuterię z gliny polimerowej. Też Was do tego zachęcam, kiedyś pokażę więcej biżuterii wykonanych w tej technice. Więc życzę Wam powodzenia, sukcesów w twórczości i zapraszam oczywiście na swój kanał, gdzie będę pokazywać i dzielić się z Wami z różnymi pomysłami, które wykorzystuję też dla tworzenia swoich łuków i tworzenia swoich kreacji. Ja Was wszystkich bardzo, bardzo pozdrawiam, dziękuję za łajki i do następnego zobaczenia, jak zwykle. Szczęścia, radości, wszystkiego dobrego. Pa, pa.